Miesiąc kwiecień był smutnym miesiącem tragedii w Czarnobylu. Przypomnę, w sobotę 26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Skażeniu uległo bezpośrednio ponad 30 tysięcy km kwadratowych. Doszło do stopienia rdzenia. Jeden reaktor został zniszczony całkowicie. Chmura radioaktywna praktycznie przeszła przez całą Europę i dookoła świata. W związku z tym, że to był okres tak zwanej władzy komunistycznej, sprawę utajniono w dużym stopniu. Od 1986 roku brałem udział w pracach pomiarowych po skażeniu Czarnobylu, a później w protestach przeciwko budowie podobnej elektrowni jądrowej w Żarnowcu, a po okrągłym stole zostałem ekspertem dokoptowanym do komisji tzw. Wierusza, która miała badać skutki katastrofy w Czarnobylu dla Polski. Byłem chyba jako jedyny w ówczesnych czasach członek tej komisji, który był bezpośrednio w Czarnobylu, rozmawiał z tymi ludźmi i widział, co się tam dzieje. Zarówno na Białorusi, jak i na Litwie i Łotwie. Organizatorem byłem także chyba 8 konferencji międzynarodowych, na które przyjeżdżali pracownicy naukowi z ośrodków zajmujących się leczeniem tych poszkodowanych z dawniejszego Związku Sowieckiego. Na mój wniosek, po dokładnym przedstawieniu listu otwartego i wyjaśnieniu zmian i fałszerstw, jakie dokonał raport Wierusza, komisję tą rozwiązano i żaden drugi tom już się nigdy nie pokazał. Zdziwienie budził moje teatr telewizji, który się pokazał chyba 10 maja, na temat Czarnobyla. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że stare trzyma się mocno. Większość danych zawartych w tym teatrze była fałszywa. Zaczynając od tego, jak przebiegał cały proces działań tak zwanego rządu polskiego, do strat, jakie Europa czy świat poniósł z powodu Czarnobyla. Także sam przebieg katastrofy był zupełnie inny. Bezpośrednio rozmawiałem z pułkownikiem GRU, dowódcą 6. zmiany, czyli listopad-grudzień 86, jak przebiegała akcja ratowania czy usuwania skutków Czarnobyla. Dane, które podaje rząd polski nadal, czy Państwowa Agencja Atomistyki, są literacką fikcją. Nie mają nic wspólnego z tym, co się tam naprawdę działo. A więc może po kolei. Ten teatr był tylko i wyłącznie gloryfikacją pana Jaworowskiego, który rzekomo jest przedstawiany jako mąż opatrznościowy i jedyny człowiek, który cokolwiek rozumiał w tym czasie w związku z katastrofą. Jest to ewidentna fikcja, bo znałem tego pana, no i niestety nie mam takiego zdania o nim jak reżyser czy autorzy tego teatru. Sama katastrofa prawdopodobnie była spowodowana zupełnie czymś innym niż się podaje. 30 km od Czarnobyla znajduje się system radiolatarni w rodzaju HARP. Prawdopodobnie pobrali za dużo mocy albo coś tam przeskoczyło i doszło do katastrofy. Dlaczego tak to przebiegało, a nie tak jak podaje się oficjalnie, że to jakiś tam eksperyment był jakiegoś tam kierownika? Ano dlatego, że cały proces kierownictwa elektrowni był tajny do dnia dzisiejszego. Czyli nie ujawnia się prawdziwych przyczyn katastrofy. W tej sytuacji mówienie czegokolwiek w wersji oficjalnej, a u nas wciąż obowiązuje wersja komunistyczna,
czyli KGB-owska, jest po prostu oszukiwaniem ludzi. Chmura radioaktywna doszła do nas już tego samego dnia. Zanotowała to stacja w Mikołajkach. Zarząd warszawski wydał decyzję o nieinformowaniu reszty społeczeństwa twierdzeniem, że to jest pomyłka. To była sobota. Niedziela była dniem świętym, nikt nie pracował. Dopiero w poniedziałek wieczorem znaleziono prezesa Państwowej Agencji, który coś tam mógł zacząć robić. Wszystkie decyzje, na które się chwali, między innymi pan profesor Jaworowski, że to on był tym, który to spowodował wydanie tych decyzji, są nie tylko literacką fikcją, ale są szkodliwe dla społeczeństwa polskiego i zaowocowały między innymi epidemią niedoczynności tarczycy. Otóż pan Jaworowski chwali się, że to dzięki niemu społeczeństwo polskie dostało jod. No zapomniał ten biedny człowiek, że jod się podaje 24 godziny przed dojściem chmury radioaktywnej do danego terenu i najdalej po 12 godzinach, do 12 godzin po dojściu chmury radioaktywnej. Podanie w późniejszym okresie nie ma żadnego znaczenia, jest szkodliwe. Przypomnę, że w Polsce rozpoczęto podawanie jodu dopiero po 3 dniach, a w Łodzi podawano po miesiącu. Czyli stosowano czystą fikcję literacką. Podawanie jodu osobom powyżej 45-50 roku życia mija się z celem. Niestety u nas też to podawano, bo dostało jod 18,5 miliona osób w Polsce. Kolejną sprawą jest wartość dawki promieniowania, czyli wielkość dawki promieniowania w stosunku do konieczności podania jodu. W zależności od organizacji są to dane rozbieżne. Od 5 remów do 50 remów spodziewana dawka musi wynosić, że warto było podać jod, bo jod w tej dużej dawce jest toksyczny. U nas rzekomo oficjalnie wartość pochłoniętej dawki na tarczycę wynosiła około 0,5 rema, czyli była od 10 do 50 razy mniejsza, co nie przeszkadzało, że zatruto tyle milionów ludzi w Polsce. To był eksperyment wykonany prawdopodobnie na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, tylko i wyłącznie w celu przetestowania, bo w komunizmie można było testować na masową skalę na ludziach i nikomu to nie przeszkadzało. Najlepszy dowód jest taki, że wszelkie działania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w stosunku do katastrofy w Czarnobylu były fikcją literacką. Profesor Ludzkoj, rektor Uniwersytetu w Mińsku, twierdził wręcz, że wykonywano badania i wyniki zabierano do Wiednia, nie informując miejscowych naukowców ani lekarzy o wielkości skażenia. To samo mówił profesor Wołkow na naszych wykładach w kraju. Przyjeżdżali jacyś pracownicy z Wiednia, pobierali krew i inne materiały do badania, twierdząc, że wyniki prześlą i nigdy lokalni lekarze nie otrzymali żadnych wyników. Byłem tam 3-4 razy już w latach 90. i mogłem rozmawiać bezpośrednio z tak zwanymi uczestnikami akcji ratowania. Młodych ludzi w wieku 20-40 lat werbowano czy aresztowano na ulicy, jak szli rano do pracy, wsadzano ich do samochodów i wywożono do Czarnobyla. Wypuszczano po miesiącu czy dwóch. To było na zasadzie karty powołania. Żeby nie uciekał, to czekali na niego przed domem. Rodziny nieraz po tygodniu dopiero się dowiadywały, co się stało z ojcem czy bratem. Baraki, w których mieszkali, znajdowały się 28 km od centrum. I tam na jedną kompanię był jeden dozymetr. Rano wywożono ich w odległość 2 km od reaktora. Czekali tam na swoją kolej i potem mieli 15 minut na dojście do reaktora, 15 minut na pracowanie na reaktorze, czyli oczyszczanie i powrotem powrót do strefy 2 km. Nikt nie mierzył im
promieniowania, czyli dawki, jaką osiągali, bo był jeden, jak jeszcze raz powtarzam, dozymetr na całą kompanię, czyli 200 osób, który był zamknięty 28 km od reaktora i to w dodatku jeszcze w jakiejś tam metalowej szafce, bo starszyna odpowiadał finansowo za ten dozymetr, a on był bardzo drugi. Więc dawki, które podaje się oficjalnie, są fikcją literacką. Uczestnicy, czyli ci Czarnobylcy, opowiadają mi wielokrotnie, jak musieli coś tam usuwać, a akurat się pojawiała komisja, to musieli się kryć, żeby nie było widać, że oni tam pracują. Nieraz przez pół godziny leżeli pod jakimiś tam z walizkami, żeby nie zobaczono ich. Sprzęt, który Siemens dostarczył do ratownictwa, jakieś roboty, już pół kilometra od reaktora wysiadały, po prostu przepalały się elektryczne obwody i 10-20 chłopa musiało biec i wyciągać taki sprzęt, co nieraz trwało ponad pół godziny, bo sprzęt był ciężki, roboty ważyły nieraz po pół tony. Nikt nie mierzył im dawki promieniowania. Już w 1992-1993 roku umierali na białaczki i to masowo. W Polsce było to samo. Mapy skażenia, które znajdują się w raporcie Szałajdy, którego twórcą jednym z był profesor Jaworowski, podają zupełnie fikcyjne dane. Notowano na przykład na Mazurach tak zwane gorące cząstki. O tym nie ma ani słowa w raporcie Szałajdy. Raport Szałajdy był na tak niskim poziomie merytorycznym, że podawali, że ochronę radiologiczną w Polsce oprą na 6 minikomputerach typu Amstrad, czyli coś, co młodzież używała do gier komputerowych. A oni chcieli na tym zbudować ochronę radiologiczną w Polsce. Praktycznie nie mieliśmy żadnych dozymetrów w tym czasie. Dozymetry, które zostały stworzone dopiero po Czarnobylu, Tristan na przykład, były strasznie złej jakości. To były dozymetry, które miały być sprzedawane także do krajów arabskich, ale ich jakość była tak niska, niepowtarzalność wyników tak wysoka, o czym mówił zresztą główny inspektor wojskowy, ochrony radiologicznej wojska w wywiadzie telewizyjnym, że wciśnięto je do szkół i do sanepidów. Nasza uczelnia dostała chyba w 1992 czy 1993 roku Silene, bardzo dobry dozymetr. To różnica była taka, że jeżeli ten polski potrafił wykryć 2-3 piki, to na Silenie mieliśmy dwie strony różnych izotopów. Taka była różnica w jakości. Niestety badania czy kontrola skażenia była oparta na właśnie aparatach typu Silena, typu Tristan. Liver, the silent hero of your body. Without a word, it takes care of your every day, filtering, protecting, regenerating. It says nothing, doesn't complain, doesn't demand attention. But what happens when it starts to lose its strength, when pollution, stress, and diet start to affect its condition? Will you then hear its cry for help? There is a way to support this crucial organ. It's only through innovative technologies for extracting individual plant molecules that Amantaya was created, a bioattractor that harnesses the extraordinary power of nature to support your liver's regeneration. Encapsulated in each ampoule is an essence from particularly selected and properly chosen herbs, which for centuries have helped men to stay healthy and strong. The essence of the extraordinary power of these molecules is their right proportion and synergy of action. Amantaya is more than a supplement. It's a harmony of nature and science that together form a protective shield for your liver. Each dose contains ingredients that work together to cleanse, regenerate, and protect your body. Also leveling the toxicity of chemotherapeutics. Support your liver and feel your body find inner balance.
Omanteya works where it is needed most. Magavena, new natural technology. Fałszowanie wyników było od samego początku. Główny inspektor sanitarny, w tym czasie generał, nie będę wymieniał jego nazwiska z litości, bo już nie żyje, zmienił nawet definicję żywo urodzonych dzieci. O ile w każdym kraju na świecie uważa się, że dziecko żywo urodzone to jest takie, które wyda krzyk po wyjściu z brzuszka, to on uznał arbitralnie, że dziecko żywo urodzone to jest takie, które przeżyje co najmniej dzień. Nie jest to nic w tamtych czasach dziwnego. Rosjanie uważali, że dziecko żywo urodzone to jest takie, które przeżyje tydzień. Normalnie Polska miała współczynnik żywo urodzonych 21 chyba tam przecinek coś. Po zmianie decyzji, że żywo urodzone to jest takie dziecko, które przeżyje co najmniej dobę, współczynnik umieralności zmniejszył się do 16. Rosjanie, którzy uważali, że miesiąc dziecko musi przeżyć, współczynnik umieralności mieli 12. No jeżeli tak dowolnie można było sobie manewrować podstawowymi pojęciami, to Czałszewsku poszedł jeszcze dalej. Uważał, że żywo urodzone dziecko to jest takie, które przeżyje miesiąc. I Rumunia w tym czasie miała współczynnik umieralności 8, czyli 8,1, czyli taki sam jak kraje skandynawskie. Definicja była różnie interpretowana w różnych krajach, to znajdowały się te wszystkie dane w jednej tabeli współczynników umieralności. I Rumunia była najbardziej, że tak powiem, promedycznym krajem z Dermoludu. Tak fałszowano wyniki. Dopuszczalne wielkości. O ile wiadomo było, że tak zwana norma to jest poniżej 50 becquereli na litr czy na metr kwadratowy, to po Czarnobylu zmieniono ją na przykład mleko do 1000 becquereli w litrze. Czyli innymi słowy, jeżeli mleko miało 980 becquereli, to było dopuszczone do spożycia. Jeżeli miało 1001, to nie. No tą głupotę to tylko wojskowi mogli wymyśleć. Mało tego, wyszło zarządzenie, że nie wolno notować żadnych wyników, które są poniżej 1000. Innymi słowy, od razu skasowano informację, ile naprawdę, czyli jakiej wysokości było skażenie produktów żywnościowych w Polsce. Bo te dokumenty wszystkie zniknęły. Nieznane osoby likwidowały czy kontrolowały wszystkie zapisy nawet w stacji Mikołajka, bo w 1992 roku, jak Komisja Wirusza zaczęła działać, te wydruki wszystkie były niedostępne, wszystkie zniknęły w niewiadomy sposób. Zdziwienie budzi sam fakt, że nie notowano w różnych miastach skażenia bezpośrednio, ciągłego. Wiadomo, że wiatry wieją różnie w różnych okresach. Najbardziej skażone miasto, nie okręg czy województwo, to było wrocławskie, ale także Mazury, bo przez Mazury i część województwa pomorskiego chmura radioaktywna przechodziła dwa razy. Raz idąc w kierunku Skandynawii i to spowodowało jak gdyby ujawnienie całego faktu, a potem wracając z Skandynawii po raz drugi. Wyścig kolarski 1 maja, jak się zaczął, czy pochód pierwszomajowy, odbywał się w Wrocławiu przy najwyższym skażeniu 23 tysiące becquereli na metr kwadratowy. Nikomu to nie przeszkadzało. Cała sprawa wyścigu w Kijowie, pokazana w tym teatrze, wskazuje jednoznacznie, jakie były priorytety i o co tak naprawdę chodziło. W związku z takim zakłamaniem danych powstała Europejska Komisja do Badania Skutków Czarnobylu. Proszę zauważyć, że w Polsce do dnia dzisiejszego informacje czy raporty tej komisji są niepublikowane. Większość informacji to jest stary raport Szałajdy, który właśnie tak do rzeczywistości jak sadzenie róż na Księżycu. Podam dane tej Europejskiej Komisji o skutkach Czarnobylu.
Europejski Komitet Ryzyka Promieniotwórczego przy Parlamencie Europejskim stwierdził, że z powodu katastrofy umarło do tego 1997 roku bez Francji, Hiszpanii i Portugalii dodatkowo na raka ponad 490 tysięcy ludzi plus 19 tysięcy dodatkowych zgonów na białaczkę. To są oficjalne skutki Czarnobyla. Tego informacji po teatrze nie było. Profesor Jaworowski, który jest gloryfikowany jako bohater, niestety ma dziwny życiorys. Po ukończeniu, czy też nieukończeniu Uniwersytetu czy Akademii Medycznej w Krakowie do lat 70. nie wiadomo gdzie pracował. Potem nagle znajduje się jako doradca generała Jaruzelskiego, pseudonim Wolski czy Słucki. I potem zaczynają się jego dziwne wyjazdy sponsorowane do różnych krajów. W encyklopedii Wikipedii jest podane, że współpracuje z ExxonMobil czy Texaco. Polski się tego nie podaje. W raporcie, który opublikowaliśmy w 1992 roku przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe Skutki Czarnobyla dla Polski, podajemy wyraźnie, że należy zwiększyć liczbę endokrynologów na tej samej zasadzie, na jakiej po 1945 roku zwiększono liczbę ftyzjatrów w Polsce. Dlatego, że cała sytuacja, czyli zarówno promieniowanie, jak późniejsze podanie jodu, grozi epidemią niedoczynności tarczycy. W tej chwili mamy taką epidemię w rocznikach 86-88 i nikomu to nie przeszkadza. Ludzi się masowo faszeruje hormonami, nie przeprowadzając podstawowych badań medycznych. Nie wykonuje się badania zawartości jodu, nie wykonuje się badań zawartości selenu, nie wykonuje się badań zawartości witaminy D3. Natomiast wszyscy, których wyniki troszeczkę odbiegają od normy, otrzymują od razu leki hormonalne. Jest to typowe tworzenie przewlekle chorych, czyli podatników, specjalnych podatków dla City of London Corporation, bo leki są produkowane za granicą. Należałoby także przypomnieć, co to jest Państwowa Agencja Atomistyki. Jest to twór, który powstał w pierwszym miesiącu stanu wojennego. To nie jest żadna naukowa instytucja. Muszę przypomnieć, że cała atomistyka w Polsce opiera się na ludziach z przypadku. W 1962 roku pierwszym ministrem do spraw atomu był Krawiec Ciężki, niejaki pan Bilik, który w 1969 roku wyjechał do Izraela i tam podobno nadal krawiectwo uprawiał z wielkim powodzeniem. Ten pan rozdawał tytuły profesorskie. To wiadomo, że dla na przykład pięcioklasisty Bolka, to sześcioklasista jest już profesorem. I taki poziom był cały czas w Polsce. Agencję powołano, bo miała kontrolować budowę elektrowni w Żarnowcu. Ale pierwszy statut, pierwsze rozporządzenia wyszły dopiero w 1987 roku, czyli w 6 lat po tym, jak rozpoczęto budowę Żarnowca. Każda elektrownia atomowa w tamtych czasach była budowana dla wojska. Chodziło tylko i wyłącznie o produkcję plutonu. Podczas produkcji plutonu powstaje nadmiar ciepła. I to ciepło postanowiono sprzedać cywilom. W ten sposób obniżając koszty. Proszę zauważyć, że w 2005 roku raport rządu polskiego ówczesnego wskazywał, że nie ma żadnych podstaw do budowy elektrowni atomowej do co najmniej 2035 roku. A już 2 lata później, po przyjściu pana Kaczyńskiego, po jego przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych, zaczęto rozwijać energetykę jądrową, bo jakaś inna grupa specjalistów stwierdziła, że musimy to robić. No to ja się pytam, jeżeli są dwie grupy ekspertów, to możemy zrobić tylko jedną rzecz. Posadzić ich naprzeciwko siebie i niech udowadniają, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne. Ci, którzy przegrają, muszą oddać pieniądze, które zabrali na to. Natomiast u nas stworzono etaty do budowy Żarnowca. Wydano już ponad 500 milionów
nie ma żadnych danych, że cokolwiek się robi, są jakiekolwiek materialne dowody potrzeby budowy takiej elektrowni, natomiast etaty są zawtajemniczone. Podobno pensja prezesa to jest ponad 118 tysięcy złotych miesięcznie, co dla normalnego Polaka jest mniej więcej trzyletnią pensją, trzyletnim wynagrodzeniem i nie ma żadnych materialnych dowodów, że oni cokolwiek robią. Jeżeli prasa amerykańska nazywa nas 52. stanem Stanów Zjednoczonych, a wiadomo, że głównym producentem reaktorów jądrowych jest Westinghouse i wiadomo, że na świecie się nie buduje już reaktorów, to czy chcemy, czy nie chcemy, będziemy musieli zakupić ten reaktor. Czy on będzie pracował, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że musimy zapłacić te ileś tam miliardów dolarów dla Westinghouse'a. Proszę zauważyć, że pierwotnie mówiono, że wystarczy 10 miliardów na wybudowanie elektrowni jądrowej. A w tej chwili już oficjalnie się mówi o 75 miliardach. 75 miliardów to jest tylko wybudowanie. Nie mówi się wcale o tym, że elektrownia musi co 5 lat być konserwowana i koszt konserwacji wynosi co najmniej 5 miliardów rocznie. Te dane, te wielkości są utajniane. Efekt tego jest taki, że czy my w ogóle jako państwo przy braku przemysłu i braku handlu będziemy mogli cokolwiek wybudować bez obniżenia istotnego poziomu życia ludności. Jeżeli już w tej chwili 30% dzieci na ścianie wschodniej idzie do szkół bez śniadań, to jakie będą konsekwencje, jeżeli będziemy musieli wydawać tyle pieniędzy na zupełnie do niczego nikomu niepotrzebną inwestycję. Mamy wielki problem. Teoretycznie w Polsce istnieje prawo, które mówi, że Sejm uchwala budżet państwa na dany rok, a rząd go wykonuje. To na jakiej podstawie, bez dyskusji w Sejmie, przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów materialnych w Dzienniku Ustaw ani nic takiego, rząd pobiera pożyczki. Rząd pobiera pożyczki od niewiadomego bankiera na niewiadomy procent i na niewiadomy czas spłaty. Pytanie, czy te pożyczki w ogóle do Polski przychodzą? Jeżeli nie ma żadnych inwestycji, które by mogły potwierdzić wpływ takiej wielkości gotówki do Polski, to co się dzieje z pieniędzmi? Czy to jest tylko fikcja literacka na tej zasadzie, że jakieś tam promile idą na zaspokajanie kosztów grupy ludzi, którzy podejmują taką pożyczkę, a generalnie chodzi o to, żebyśmy jako koloniści musieli spłacać te długi. Proszę zauważyć, że jeszcze w stanie wojennym na służbę zdrowia szło 10,5% PKB. Obecnie pan premier Balcerowicz obniżył to do 4%. Obecnie słyszymy wielką dyskusję, że w 2025 roku wydatki na służbę zdrowia zostaną podniesione do 6,5% PKB. No zaraz, jeżeli było 10%, a obniżono na 4%, to gdzie te 6% poszło, na co? Jeżeli mają być podniesione do 6% za ileś lat, to po pierwsze, nikt nie wie absolutnie, czy w ogóle zostaną podniesione, bo u nas nie ma czegoś takiego jak stabilizacji prawa. Każda grupa może zmieniać dowolnie te wielkości. Po drugie, na co poszły te pieniądze? Przecież nie podano w żadnym dzienniku ustaw, czy w żadnej rządowej gazecie, co rząd i na co przeznaczają pobrane pożyczki. Podobno w tej chwili nawet minister może sobie pobrać pożyczki z dowolnego banku. No to jest strefa tak korupcjogenna, że trudno o tym mówić. Proszę zauważyć, że żaden z rządów kolejnych nie przeprowadza bilansu. Po ostatnich wyborach głośno się mówiło o tym, że ludzie premiera
prezydenta Komorowskiego wynosili jakieś tam krzesła czy obrazy z budynków rządowych. No i miała powstać biała księga, która by mówiła, ile naprawdę zostało w kasie, ile wyprowadzono. Minęły 2 lata i nie mamy żadnej białej księgi. Nikt nie wie, jakie jest faktycznie zadłużenie rządu, na co te pieniądze wydano w ciągu ostatnich 28 lat i kto ile dostał. Cisza absolutna. A to jest bezpośrednio związane właśnie z inwestycjami typu elektrownia jądrowa. Nie wiemy, czy jest nam potrzebna, czy nie. Nie wiemy, ile pieniędzy na to musimy wydać. Nie wiemy, ile będziemy musieli wydać na konstrukcję, czy renowacje, czy remonty. I nie wiemy, ile kosztuje likwidacja takiej elektrowni. Z danych zachodnich likwidacja elektrowni kosztuje mniej więcej 3 do 5 razy tyle, ile budowa. Kto zabezpieczy te pieniądze? Ani słowa się o tym nie wspomina. Innymi słowy, jest to typowy przykład, że jesteśmy 52 stanem i mamy płacić podatki do City. Już teraz płacimy około 20 miliardów za tak zwany efekt cieplarniany, którego nie ma. Ale płacić musimy, bo aktorzy sceny politycznej z wiejskiej nie widzą powodu dyskusji na ten temat, tylko skoro rząd powiedział, to znaczy, że trzeba się pod tym podpisać.